25 maja wspominamy świętego Dionizego z Sebugwawo, męczennika. Dionizy urodził się na terenie dzisiejszej Ugandy około roku 1870. Kiedy do władzy w Ugandzie doszedł Mwanga, Dionizy i jego brat Izaak zostali przedstawieni na dworze króla i jako członkowie uprzywilejowanego klanu Musu zostali posłani do prywatnej części posiadłości królewskich. Ich przełożonym był chrześcijanin Józef Mukasa. Bliźniacy pod wpływem Józefa gorliwie przygotowywali się do chrztu świętego. To on opowiedział im dobrą nowinę o Panu Jezusie. Dionizy był zdolnym uczniem, chętnie wykorzystywał każdą okazję do uczenia się. Przez pewien czas król Mwanga akceptował chrześcijan. Była to dla niego swego rodzaju nobilitacja. Jednakże kiedy misjonarze nauczali zasad życia chrześcijańskiego, takich jak małżeństwa jednego mężczyzny z jedną kobietą, zabraniali praktyk homoseksualnych, pijaństwa i rozwiązłości, król postanowił wypędzić misjonarzy i prześladował chrześcijan sprawujących służbę na terenie jego dworu. Jednym z pierwszych męczenników był Józef Mukasa, przełożony służby pracującej w apartamentach królewskich. Dionizy nie złamał się z powodu męczeńskiej śmierci swojego przełożonego i nauczyciela. Wprost przeciwnie, sam zaczął przygotowywać się do męczeństwa. W nocy 16 listopada 1885 roku, w dzień po śmierci Józefa, razem z innymi chłopcami z dworu królewskiego, wymknął się do misji akcji katolickiej, aby poprosić o chrzest. To właśnie na nim otrzymał imię Dionizy, imię patrona Francji. Jako młody neofita wykorzystywał wszystkie okazje do nawracania innych paziów i w miarę możliwości chronił ich przed królem homoseksualistą. To bardzo go rozzłościło, a upust swojej wściekłości król dał 25 maja 1886 roku. Wrócił wtedy do swojej rezydencji zły z powodu nieudanego polowania na hipopotamy, podczas którego zgubił nowoczesną strzelbę w jeziorze. Czarę goryczy króla przelało to, że w czasie jego nieobecności Dionizy uczył katechizmu innych paziów. Dionizy odważnie przyznał się do tego, że katechizował i prowadził modlitwy. Rozsierdzony król na oślep zadawał mu ciosy małym mieczem. Rannego wyniesiono poza bramy królewskie. Dopiero następnego dnia kat dobił Dionizego. Miał około 15 lub 16 lat, gdy oddał życie za wiarę, a chrześcijaninem był zaledwie pół roku. Dionizy z Sebugwawo został beatyfikowany 6 czerwca 1920 roku, a kanonizowany 18 października 1964 roku. Jest patronem nauczycieli. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Dionizemu, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.